Nigdy nie mogłem sprawdzić tego zestawu początkującego kryminalisty, a wydaje mi się, że jest to takie opłacalne dla początkującego gracza, bo możemy sobie kilka nieruchomości mieć, nie? Więc kupiłem to. Chyba. Nie, no mam, zobaczcie, dodało mi chyba milion kasy? Czy nie? Czy muszę się przelogować, czy co zrobić? Bo chyba mi to kupiło, czekaj, muszę sprawdzić, czy mi pobrało hajsy. Chyba pobrało. Jest, pobrało. 41 zł, 42 zł. Kupowanko. No, ładuje się, bo powinienem już to mieć. To czy mi się tu odbierze? Już powinienem mieć ten starter pack, nie? Ale patrzcie, coś mi się tu ładuje. Jakąś wytwórnię. Jakąś chatę. I 10 samochodów chyba. Brzmi jak dobry plan. Zaraz zobaczymy. I pojazdy jakie się dostaje. Tutaj, że mnie ktoś tam nie rąbnął zaraz. Jest, zobaczcie, jest do odebrania, pyk. I żeby sobie dodatkowo coś tam dokupić do tego. Nie, to bym musiał już chyba dopłacić, czy nie? Czekaj. A, widzicie, muszę dopłacać. No to kurde, niech spierdzielają. Jakbym chciał sobie jakieś ulepszenia dokupić tutaj, to musiałbym dopłacić, tak? O, i mam te pojazdy za free teraz, mogę odebrać sobie Benshi, bo za darmo. Dobra. Zamawiamy czarne. Czekaj, bo mnie tam... O kurde, jaki korek się zrobił! Przepraszam. Ja się tu wycofam do Emunation, tu sobie wszystko pokupuję. Trzeba poodbierać te wszystkie rzeczy. To się pojawiło od razu tutaj w GTA. Nie trzeba się jakby przelogowywać, wyłączać konsoli, nie wiem, tam wyjść na dwór, pojeździć na rowerze, tylko wystarczy być w grze i to ci się pojawi od razu. Wow! Jest to fajne biuro. Ej, uwielbiam, bo jest najtańsze. Bierzemy. Tak to wygląda. Chyba tyle. Teraz pozostało nam odebrać sobie wszystkie pojazdy, jakie są. Te pakiety chyba pojawiły się w momencie, kiedy weszła aktualizacja z motocyklami, nie? No i mamy jeszcze Audi. Ty, to by się przydało do skrzynek, jak są czasami na wodzie gdzieś, nie? Żeby je zabierać. To jest dobra rzecz, naprawdę. Jesteś zainteresowany pomóc w napadzie? Wiesz co, teraz ja podejrzewam, żebym tylko popsuł wam ten napad, bo mnie bardzo łatwo jest zamordować, niestety. Czy Buzard, mówicie, jest jakoś na przecenie? Gdyby był, to było spoko, bo nim można naprawdę dużo zrobić na początek. Nie, salon drogi, zobaczcie. Nie jest na przecenie. Ile dostanę, to mnie się pojadę. Jeszcze chyba nie wszystko mi się sprowadziło. O, weźmy sobie tego. Na bogato! Ile powiadomień, ty. Dobra, teraz będą do mnie dzwonić z tych klubów, z tych wszystkich działalności. Także tak się dzieje, jak to ten pakiet sobie kupimy, nie? To wszystko dostajemy naraz. Ale był spam, no straszny. Tylko tak, no, jakbyśmy kupili sobie ten droższy pakiet, to byśmy więcej, więcej hajsu po prostu mieli, nie? Czy ja mogę być teraz prezesem? Czekaj, to nie tak się robi. Mogę być już prezydentem klubu. Na trybie pasywnym na konsoli jest fajnie, bo nikt cię nie może zabić. Na PC-cie cheaterzy mogą cię zabić na trybie pasywnym, więc... Zmień sesję. Nie, to nic nie da. Myślę, że na każdej sesji będą mnie zabijać. Dobra, ale pojedziemy sobie do klubu. I odbierzemy sobie chyba wytwórnie. Tylko z tego co kojarzę, to te wytwórnie, one chyba nie były jakieś tam opłacalne, nie? Za ten pakiet Rockstar przydzielił nam na najtańsze posiadłości, jakie są. Co nie jest do końca złe, no bo jak ktoś tam chce sobie dużo grać w GTA, no to może jakoś ma tam jakąś ścieżkę rozwoju, nie? To jest taki plusik trochę. Oferuję ci, żebyś pomógł w serii A. Ale wiesz co, ja nie mam nawet czym strzelać, ziomek. Chociaż czekaj, wypadałoby pojechać teraz do Emunation, nie? I sobie jakby kupić jakieś bronie, bo przecież mam pieniądze. Ale by nie było tak źle to zrobić. Dawaj napad. Napad to ja mam do zrobienia na PS4.
Teraz się zastanawiam, czy dam nie kupić tego pakietu. Ale chyba nie, bo tam już wszystko co mam, wszystko co potrzebne to już mam. Bez sensu tu kupować, nie? Dobra, tutaj mam swój chyba klub motocyklowy. Mam nadzieję, że na pasywie mogę tu wejść. Chyba tak. Chyba mogę. No wchodź tu. Dobra, weszła jakoś. Zobaczymy. Kup to te darmowe bronie na początku. A właśnie, darmowe bronie przecież mam do odebrania. Faktycznie. Faktycznie przypomniało mi się, że darmowe bronie są do odebrania. Kup laserowego minigana. Bez sensu to kupować, daj spokój. A, to ja myślałem, że to jest mój motor. Muszę je sobie tu sprowadzić, bo tutaj mam garaż swój, nie? Na motocykle. Dobra. Odpalamy. Kurde, jakie plakaty. Asuka czuje się jak w domu, dobrze. I tak. I mamy pierwszą wytwórnię za darmo. Są jakieś tam zniżki na to, ale to... Widzę, że tutaj ludzki już się zebrali. Fajnie, bo im więcej was będzie, tym fajnie będzie się jeździć te wyścigi. A myślałem tak, żeby i z Pawła widzami, i z wami pojeździć sobie te wyścigi razem, kaskaderskie i tak dalej. Będzie fajnie. Dlatego właśnie sobie też kupujemy te wersje na Xboxa. Dobra, jadę teraz, gdzie jadę? Aha, do Emnation. No, także ja tutaj na Xboxie chcę grać po to, żeby bardziej z wami tam gdzieś wyścigi robić, jakieś tego typu rzeczy. A jakieś tam paczki, ładunki, jakieś tam zarabianie kasy to bardziej na PS4 myślę. O, będzie! A! Nie są to najlepsze pojazdy, ale mamy na przykład Turismo R, które byśmy musieli kupić za 500 000. Jakąś tam korwetkę mamy, jakiś samochód rajdowy, samochód z jakimś biednym karabinkiem. Nie jest to jakiś tam super pojazd. Można go ulepszyć, żeby mieć granatnik na przykład. Ale tam nie widziałem, żeby ktokolwiek nim walczył. Bo to wiesz, cokolwiek wybuchowego w niego trafi i on już umiera, ten samochód. Dobra, teraz muszę wejść, wyłączyć pasywny chyba, żeby tutaj ogarnąć. No i tak, odbieramy darmowe bronie chyba. Musimy na nie jakoś trafić, nie? Jak to się odbiera? A może ja już je dostałem? Mam je w ekwipunku, czy nie? O! Jest, mamy... Możemy kupić powiększony magazynek. To się najbardziej przydaje, nie? Tak, to mamy. To mamy. Tutaj też warto sobie kupić większy magazynek. Cyk. Szkoda, że nie mamy tych takich hardkorowych broni do kupienia. Warto kupić wyrzutny rakiet. Więc trochę na same bronie trochę idzie, ale to warto mieć. W sumie nie wiem po co, bo przecież tu nie będę grał, nieważne. Chyba tyle, co tam jeszcze mieliśmy do odebrania w tym pakiecie. Granaty. Nie, no chyba tyle. Tutaj to mam zablokowane. Obok wyrzutni coś jest? A czekaj, ten granatnik mały miał być jeszcze przecież. Gdzie on jest? No, to mam za free. O, właśnie. Tatuaże jeszcze? Nie no, tatuaże to już olejmy, to nic wartościowego. Ja bym kupił tylko jeszcze automatycznego shotguna, to się czasami przydaje na boty. Weźmy sobie tutaj powiększony magazynek. No i fajnie.
To nam wystarczy. Robienie jakichś tam podstawowych rzeczy, jakichś tam prostych misji. No i teraz to na misję można iść, nie? Przekąski mam, wszystko mam. Ale trochę się tu ludzi zebrało, kurde. Gdzie moje moto? Zniszczyli mi motorkę. Nie, jest tutaj, dobra. Ej, trochę się to zebrało ludzi. Możemy razem coś tam zagrać, w sumie. Tylko nie wiem co, napady? Nawet nie mam chyba ekskluzywnej chaty, nie, żeby zrobić napady czy coś. Siema Rambo, Marek. Może zrób wyścig na 29 widzów? Ludzka. Możemy spróbować wystartować jakiś wyścig. Pewnie, że tak. Czekajcie, jak to się robiło. Online, party, kaskaderskie. Pewnie, że możemy pojechać.